Dzień dobry moi drodzy, witam was w zatrważająco pięknych okolicznościach bytomskiej przyrody. Mam nadzieję w ogóle, że coś tam widać, bo kręcę pod słońce. I słuchajcie, pomyślałem, że wypadałoby może wrócić trochę do robienia jakichś vlogów, bo przy okazji tego, że wyszedłem sobie, tu chyba widać, moje koło słynnego czerwonego bydlaka bolszewika, stwierdziłem, że sobie wrócę do czasu przynajmniej, jak mi się uda zwalczyć nudę, do jakiegoś takiego vlogowania. No i mamy, moi drodzy, taką okazję. 3 września, zaczęły się wakacje, jedzie auto. Koniec generalnie tak zwanej laby. Trzeba wrócić do edukacji. Myślę, że większość z was jest przynajmniej taka stara jak ja, czyli już tą edukację szkolną macie ze sobą, ale na pewno są jeszcze wśród was ludzie, którzy wracają gdzieś do szkoły. Gimnazjum już chyba nie ma, nie? Gdzie jeszcze są? Nie, chyba już nie ma. W każdym razie wracają na pewno do szkół jakichś typu technikum, niektórzy wracają do liceum. Także co mogę powiedzieć? Spróbuję sobie cuchnąć tutaj. Mam nadzieję, że mi się w dupę nie wbije jakieś szkło. O! Co mogę powiedzieć, moi drodzy? Życzę wam, już mi ręka zdrętwiała, to znaczy, że niewyćwiczona. No. Życzę wam, moi drodzy, powodzenia przede wszystkim w tym roku szkolnym. Do jakiej szkoły byście tam nie chodzili? Nie, coś mnie kuje w dupę, boję się. Życzę wam oczywiście dobrze zdanej matury. Ci, którzy będą po tym roku zdawali maturę, czy za 2 lata, czy kiedy tam jeszcze indziej, życzę wam dobrze zdanych egzaminów zawodowych. Jeżeli chodzicie do technikum i będziecie podchodzili do jakichś egzaminów, jestem właśnie ciekaw waszej, że tak powiem, jak to powiedzieć ładnie, kariery naukowej. Także pochwalcie się w komentarzach pod spodem, czy jeszcze macie jakąś szkołę przed sobą, czy już macie ten obowiązek edukacyjny za sobą, czy może teraz kontynuujecie, czy będziecie w zasadzie za miesiąc dopiero kontynuować naukę na jakichś studiach wyższych. Chciałem opowiedzieć coś o jakichś takich przypałach związanych ze szkołą. Wiecie, że zrobiłem coś tam takiego śmiesznego albo złego, ale ja w szkole byłem raczej porządny. Raczej się porządnie uczyłem. Miałem dobre stopnie, miałem dobre zachowanie, byłem grzeczny, raczej się nie wychylałem. Zawsze mnie brali na jakieś tam konkursy, olimpiady, kangurki, gdzie nawet tam się udawało mi jakieś sukcesy odnosić. Znaczy to było tak mniej więcej do gimnazjum, bo jak wiadomo, gimnazjum to był ten taki specyficzny czas. Jezu, ręka drętwieje. Kiedy już się odechciewało się trochę uczyć. No i tam potem też sukcesy naukowe gdzieś tam już się też skończyły. A w liceum to już generalnie zależało mi tylko, żeby tam jakoś na tych trójach to przejechać. Zresztą no, na studiach podobnie było. Znaczy wiadomo, nie nastudiowałem się, ale rok nie wyrok. Chyba z takich... coś tam się pamiętam zdarzało, na przykład z WF-u pitnąć, w sensie pisaliśmy sobie zwolnienia, oczywiście na przerwie. Ja pisałem specjalnie takim pochylonym pismem, żeby wyglądało jak najbardziej odmiennie od mojego pisma. Podpisywałem jako moja mama, także mamo, jeżeli to obejrzałaś, to bardzo cię przepraszam. To było straszne z mojej strony, ale takie były czasy. No i po prostu szło się do domu, o ile można było iść do domu, bo bywało też tak, że nauczyciel po prostu pozwolił się zwolnić z tej lekcji, ale kazał dalej być, siedzieć po prostu na ławce i patrzeć, jak tam inni ćwiczą. Także nie zawsze się udawało, ale jakoś nic takiego strasznego nie robiłem. Raz żeśmy wyskakiwali przez okno na parterze i biegli do domu po coś, bo pamiętam, zapomniałem coś ważnego na lekcję i pamiętam, zapytałem takiej bardzo fajnej pani nauczycielki z angielskiego, czy mogę szybko pójść do domu, a że do wszystkich szkół miałem blisko, bo miałem takie szczęście, że tu w Bytomiu akurat chodziłem do szkoły podstawowej numer 5, potem do gimnazjum. Moi drodzy, skończyło się miejsce na karcie pamięci. W każdym razie nie przypominam sobie jakichś takich mega przypałowych akcji. Oprócz tego wyjścia do domu po coś, po co potrzebowałem, i tego walenia się tymi małymi kartonikami z mleka po korytarzu i zatykania dziurki od klucza w drzwiach, żeby nie wejść na test, to raczej nic takiego nie robiłem. Dlatego czekam tym bardziej na wasze jakieś historie, którymi się tutaj ze mną podzielicie. Co wy takiego szalonego żeście robili w szkole? Bo na pewno jak coś tam przypałowi krajzole wśród was się znajdą, którzy tam robili jakieś tęgie akcje. No, zmierzając do sedna, moi drodzy, w tym roku jeszcze na pewno będzie opcja się spotkać na PGA 14 bodaj października, także jakby ktoś z was był, to będzie opcja zbicia piony.
Ja 8 na 4 dni wybieram się na Islandię, także stamtąd też na pewno coś nagram. Postaram się też streama odpalić na telefonie, także tym bardziej zapraszam na Twitch TV Niklaus. I na pewno się też pojawi dużo relacji i fajnych zdjęć na Instagramie, który jest tam fajnie, dynamicznie się rozwija. Także tym bardziej na tego Instagrama Was też zapraszam. No i to by było na tyle, moi drodzy. Trzymam kciuki za ten Wasz rok edukacyjny. Wytrzymcie kciuki za mnie, żebym nie był leniwy i mi się chciało jakieś vlogi robić czy coś takiego. I to tyle, moi drodzy. Widzimy się na streamach, codziennie w zasadzie, a na żywo, jak już mówiłem, być może w Poznaniu będzie okazja. I to tyle. Trzymcie się, życzę Wam powodzenia i pa!